liczba 2 logarytmy o podstawie 2 z 3 minus 2 logarytmy o podstawie 2 z 5 jest równa. OK, aby rozwiązać ten przykład, to zadanie, musimy przypomnieć sobie dwie własności logarytmów. Pierwsza z nich to jest możliwość przerzucenia liczby, która jest domnożona do logarytmu, jako liczbę logarytmowaną. Czyli po zrobieniu tej czynności uzyskamy wtedy logarytm o podstawie 2 z 3 do drugiej minus, no i dokładnie to samo robimy w przypadku drugiego logarytmu, będzie to logarytm o podstawie 2 z 5 do potęgi drugiej. OK, wykonajmy sobie te potęgowanie. Tu będziemy mieli 9, tu będziemy mieli 25. I kolejna, już ostatnia własność logarytmu, jaką trzeba tutaj wykorzystać, to możliwość podzielenia tych liczb logarytmowanych w momencie, kiedy mamy odejmowanie. Czyli mamy logarytm o podstawie 2. Oczywiście ta własność działa tylko wtedy, jeśli mamy te same podstawy. A tutaj są one, jak widać, te same. Czyli mamy tutaj logarytm o podstawie 2 z 9/25. No i szukamy takiej odpowiedzi. Jak widać, jest taka odpowiedź, już z tym nic nie możemy zrobić. Czyli jest to odpowiedź A. OK, to by było na tyle. Mam nadzieję, że pomogłem. Trzymajcie się. Cześć.